No tak to wygląda. Jest lekko po siódmej, będę spóźniony, no nic się nie poradzi na to. Nieludzka pora jest. Ja wyszedłem po czwartej z domu. Trump wygrał wybory prezydenckie. Gratulacje. No i tutaj pod tym sklepem, sklepem z telewizorami, wtedy w 1991 roku się zaczyna właśnie teledysk U2 The Fly. Właśnie Bono stał i się patrzył, jakby się modlił do telewizorów. Witam Was na moim kanale. Jest po godzinie 4. Idę do autobusu. Muszę trochę z wyprzedzeniem wyjść, żeby zdążyć dzisiaj do pracy, którą mam o godzinie 7 na drugim krańcu miasta w Tuting, w szpitalu. Mam nadzieję, że się wyrobię, bo jeszcze kolei nie ma, metra nie ma, więc muszę autobusami kombinować, się przebijać. Jest zimno, coraz zimniej się robi, już się taka łagodna jesień skończyła, już teraz to się robi konkretnie zimno i dobrze się stąd zmywam, bo ani się człowiekowi nie chce teraz jechać do tej pracy w te zimno, tak rano, ani siedzieć w tym pokoju, w tym domu. I oczywiście będą się nabijać Polaczki zakompleksione, kmiotki, że o, siedzi w zimnym pokoju, nie dorobił się. Ja jadę do mojego 8-gwiazdkowego hotelu w Warszawie, do mojego mieszkanka wkrótce, a tu nie będę przepłacać, żeby Wam pokazać się, a żeby nie było, to i Anglik tutaj siedzi w zimnie, co mi wynajmuje ten landlord, przecież on ma kupę kasy z czynszu, a siedzi, w ten sposób funkcjonuje, i lokator drugi, Anglik, też po prostu w tym zimnie siedzi. Ja próbowałem nawet temu landlordowi jakoś tłumaczyć o tym ogrzewaniu, żeby on tutaj to włączył, by coś z tym zrobił, ale to jest takie tłumaczenie, jakby świni tłumaczyć latanie. W ogóle bez sensu. On się cieszy, że ma odwilżacz powietrza, że mu wyciąga wilgoć, a ogrzewanie to już jest zbędny dodatek. To jest już niepotrzebne. Przecież można żyć bez ogrzewania. Po co? Drogie to jest. Miesięcznie się płaci 200-210 funtów, więc to jest zbyt wysoki koszt dla niego. Odwilżacz jest. Grzyba już nie ma dzięki odwilżaczowi, bo jak nie używał odwilżacza, to grzyb był wszędzie, więc tu było jeszcze gorzej niż jest teraz. Jest jak dla niego super. Nie trzeba więcej nic ulepszać. Stary facet sam i po prostu może jakby kobietę miał, to by myślał trochę rozsądniej. A tak to wygląda, tak wygląda. Mojego jeszcze tu funkcjonowanie. Dzisiaj jest 6 listopad, 7, 8, 9 w dzień też będę w Polsce. Już będę mieć to w dupie. Niech tu sobie zamarzę. Razem z tym lokatorem jego. Tyle, idę na te tłumaczenie. Strasznie tu dużo mam robót, pracuję sporo. Nie wiem, czy wystarczająco dobrze zarobią, czy mało zarobią, ale no pracę w miarę lubię, tą, którą robię. I jakoś się z niej utrzymuję i bym się utrzymywał tu nawet, bym został dalej. Ale po prostu no chcę wrócić. Chcę tam znaleźć w Polsce pracę i no nie chcę tu mieszkać, bo no lepiej mieszkać w Polsce i wydawać mniej niż tutaj mieszkać i wydawać więcej i zawsze tutaj siedzieć na walizkach. Ja już nawet zrozumiałem, dlaczego chcę wracać. Nie dlatego, że pieniądze ci się skończyły i z opuszczoną głową wracasz do mamy na pokój, będzie z nią w łóżku spał. Ja mam swoje mieszkanie, ale no dobra, nieważne. Nie o przechwalanie się chodzi dla Was, tylko wyjaśnienie, dlaczego chcę stąd wyjeżdżać. A dlatego chcę stąd wyjeżdżać, ja się boję jednej rzeczy.
że skończę tu jako stary, zgorzkniały dziad. Zauważyłem, że nieufnie patrzę na twarze. Jak widzę kogoś, kto może wyglądać jak Polak, to cichnę. A jak widzę, że ktoś, kto wygląda jak, nie wiem, z innego kontynentu, to się uspokajam. Tak to już właśnie jest. Niby nagrywam to publicznie, niby to publikuję, ale nie lubię, jak mnie jakieś Polacy podsłuchują i będą chcieli mi obrabiać dupę na podstawie tego, co tu usłyszą. Idziemy trochę dalej, nie na ten przystanek autobusowy, tylko do Hayes Town Center. Zobaczcie, jaki ładny jest tutaj świt w mojej dzielnicy. Tam panowie szykowali towar do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego chcę wracać? Boję się, że zostanę tutaj zgorzkniałym, starym, samotnym dziadem. Tego się boję najbardziej. A tam w Polsce to mam jakieś umocowanie, jakieś zakorzenienie jednak. Nie, że mam mnóstwo przyjaciół, mam jakichś tam znajomych, ale w dupie mam wasze ocenianie po liczbie znajomych. Ja doskonale funkcjonuję, prawie że bez ludzi, ale no, tam mam jakąś rodzinę, tam mam jakieś życie, a tutaj to jest drugie miejsce, to nigdy nie będę u siebie. Nawet gdybym tu dostał obywatelstwo, gdybym sobie załatwił obywatelstwo, nawet gdybym miał tutaj mieszkanie socjalne o znośnej w miarę cenie, i tak to nie będzie moje. No nie, nie czuję się tu jak w domu. Tak po prostu. Nikt mnie nie wygania, nikt mnie nie prześladuje, nikt nie krzyczy wracaj do domu, do Polski. Wszystko jest normalnie, ale tu się czuję tak odcięty. Tak jakoś tu jest po prostu zimno, obco. Nawet gdybym jakiś sukces w muzyce osiągnął, jakieś pieniądze zarabiał, po co bym miał tu siedzieć nawet, jakbym sukces tu osiągnął muzycznie? A czego ja mam tu się męczyć? Jak ja tu nie pasuję do tych ludzi. Znam język, radzę sobie, trochę tą mentalność tu poznałem, ale do tego zakłamanego świata nie pasuję. Do Polaków też w dużym stopniu nie pasuję, takich prostaków, kmiotów, przygłupów, też się wstydzę ich, że mam z nimi coś wspólnego, ale tu tak samo. Tu oni mi krzywdy nie robią, nie wychowują mnie, nie próbują mnie nawracać, nie próbują się przechwalać, ale po prostu też nie czuję z nimi więzi. Nie mam z nimi tematów do rozmów. Zakłamane gadanie polityczno-poprawne to mnie nie interesuje. No nie, nie. Nie dla mnie świat tu. A wrócę do Polski. Mam gdzie mieszkać. Jeśli się uda znaleźć pracę, to będę chodzić do pracy. Też jakichś większych przyjaźni nie zamierzam zawierać, bo ludzie są wredni. Ale po prostu jedynie chcę, żeby po prostu dali mi pracować. Żeby nie było jak kiedyś w Polsce, że mnie pouczał, że nie możesz być sobie sterem, żaglem i okrętem, ale oczywiście, że mogę i jestem i będę zawsze. A drugi w Polsce mnie gasił spojrzeniem, a ja miałem lepsze spojrzenie. Bardziej wytrzymały jestem, jeśli chodzi o gaszenie kogoś. Więc po prostu on krzyczał do mnie: ustąp, ustąp, ustąp. No i mu nie ustąpiłem i powiedział, że o, w takim razie to cię zwalniam. No to spadaj. Żeby on ode mnie wymagał jakiegoś posłuszeństwa, wykonywania obowiązków, to ma do tego prawo, obowiązków pracy, ale ustąpić mu, ja mam się podporządkować mu, poczuć się niższy, być niższym od niego, uznać swoją niższość, a to nie. Co tu mamy za autobusy? Tutaj mamy coś, co nam pasować będzie. Na przykład 278. Generalnie chcę się dobić do Hatton Cross. Hatton Cross będę mieć 285 do Kingston i dalej to już powinno być łatwiej. 285 jest całodobowe, no i jakoś. Potem będzie jeszcze 57 do Tooting. No i mam nadzieję, że się wyrobię z czasem. Niestety na rano jest najgorsze jest wstawanie rano. Rano to po prostu jestem tak rozbity, tak zmęczony. Więc po prostu najgorsza praca, byle nie na rano, no ale czasem się nie da. To chyba jakaś operacja będzie, więc nawet nie mogę winić tego klienta, że lubi wstawać rano na wizyty lekarskie,
Ale po prostu no, na operację no to trzeba z rana. Ale to tak człowieka rozbija. Najgorsze jest budzenie się. Najgorsze jest budzenie się i wstawanie. Czy to latem, czy to zimą, to dla mnie nie ma różnicy. Po prostu, więc żeby to zniwelować, sobie zrobiłem w ten sposób, że sobie wracam po południu, czy tam wieczorem do domu, kładę się spać i budzę się w nocy. A jak się już obudzę w nocy, to sobie spokojnie mogę sprawę ogarnąć, coś porobić w komputerze, pomontować vloga, przejrzeć coś, coś tak jakoś się przyszykować mentalnie. I sobie po prostu coś porobić swojego. I dopiero wtedy się zbieram i wychodzę. I to jest najlepiej. Wtedy się lepiej czuję, niż po prostu tak się zrywać, kawę szybko i wychodzić, myć się i wychodzić. To jest straszne, to jest najbardziej irytujące. Autobus jakiś jedzie. Chyba mój. Nie, to on tutaj 140, to zaraz tu będzie miał pętlę. W tym klipie dźwięk mi znikł, nie wiem czemu. Normalnie ta kamera GoPro 11 jest lepsza od 9, bo nawet jak bateria pada, czy coś się kamera zawiesza, to w tej nowszej kamerze plik się zapisuje. A przy poprzednim GoPro zdarzało mi się, że plik był nie do odczytania po rzuceniu na komputer i trzeba było robić dogrywki. Jestem w Kingston. Ostatecznie nie dotarłem do Hatton Cross i zamiast tego z lotniska Heathrow złapałem 285 i wylądowałem w dzielnicy Kingston właśnie. Cromwell Road Bus Station była wtedy w przebudowie, więc kierowca autobusu wysadzał ludzi wcześniej już na Wood Street. Skracam sobie drogę przez deptak, serce Kingston, tuż obok całkiem europejsko wyglądającego rynku Starego Miasta. Po drodze mijam niedawno ustawione rzeźby zwierząt. Widziałem coś takiego w podobnym stylu i myślę, że tego samego artysty w Nowym Jorku i jeszcze gdzieś na świecie. Cała seria jest tych rzeźb, jakiś zając czy pies w garniturze lub sukience. Jeździłem tu kiedyś regularnie do pracy na stadionie AFC Wimbledon. Mijam po drodze te charakterystyczne przewrócone budki telefoniczne i idę do pętli. Mam do wyboru dwa autobusy, żeby dojechać do Tooting, 57 lub 131. 131 idzie dłużej, bardziej naokoło. Pokazałem wam we vlogu, który teraz wyświetli się wam w polecanych, tą raczej ładną dzielnicę. A co do Jarka na emigracji, to może nawet dziś się z nim spotkam. Miałem jechać tym 131, ale 57 też się już tu podstawił. A on jedzie szybciej. Szybciej pokonuje tą trasę po prostu do Tooting. Widzę, że już rusza, zbiera się. Zbiera się. Denerwuje mnie zawsze tutaj wysadzanie pasażerów. No i sprawdzanie tych biletów przy wejściu, a tutaj właśnie to wysadzanie. Człowiekowi zimno jest, by sobie posiedział w autobusie na pętli, a musi wysiadać. W Polsce to jest rzadkość, w Warszawie przynajmniej. No tylko na, pamiętam, na Wiatracznej zawsze było takie kretyńskie wysadzanie, nawet w dzień. No tak to w Warszawie się na pętli siedzi. W autobusie można sobie odpocząć, poczekać do odjazdu i tyle. Już niedługo mnie to czeka, to wspaniałe życie.
Witam was, Tuting Broadway. Zwykle śmiecie tu leżą nawalone. Nie wiem, może po imprezie, ale tu i w dzień jest byle jak. Obrzydliwie. Czy nie tak obrzydliwie jak w Croydon, ale no też jest niezaładnie. Bidota tu mieszka. Beneficjarze, patusy, prostaki. Może nie wszyscy są prostaki, może są tu też wśród tych śmieciarzy wybitni ludzie. No ale myślę, że większość jest jaka jest. Dlatego ta dzielnica wygląda jak wygląda. Po prostu. Czy ja dobrze idę? Źle idę. W stronę szpitala to będę mieć w tym kierunku właśnie skąd przyszedłem. Niestety już jest chwila po 7:00. Tu jaki mamy mural ciekawy. Hołd złożony robotnikom, którzy malują gościa z brodą. Zobaczcie, to też musiała być impreza. No nie. Po prostu dziadostwo, syf, brudasy. I tyle. Imigranci. No tak to wygląda. Jest lekko po 7:00, będę spóźniony, no nic się nie poradzi na to. Nieludzka pora jest. Ja wyszedłem po 4:00 z domu, a docieram po 3 godzinach tutaj na miejsce. Bym miał metro, to bym dotarł szybciej. Ale patrzyłem Journey Planner i plan podróży i takie opcje mi pokazywało, jakie pokazywało. I zawsze jak idę do tego szpitala, to się orientuję, w którą ulicę wejść po kominie. Właśnie ten komin jest taki dla mnie informacyjny. Przewodnikiem jest dla mnie. Mam nadzieję, że to się zacznie trochę później, że będą się zbierać. Zaraz dopiero do tego zabiegu, że nie będą tak od razu tego gościa brać. Pacjenta, pacjentki. Ja po prostu, no może tak jako 7:30 się to zacznie sensownie coś robić z tym pacjentem. Ja tam zaraz dotrę, no i tyle. No ale nie wiem, spóźnienie będę mieć może z 10 minut, więc też nie najgorzej. Bym wiedział, że tak długo się jedzie, to stało 2:00, wyszedł o 3:00, żeby na 7:00 tu przyjechać. Boże, koszmar. No cóż, i zobaczcie, jak już się pogoda psuje. Mgła jest. Zimno, już czuć zimę teraz w powietrzu, przez te parę dni tak czuć było. Taką jesień późną, a teraz to już zima. Nie ma żartów. I nie ma żartów, tym bardziej jakbym musiał zostać w tym domu. Co teraz jestem, jakbym tu musiał zostać w tym domu. Bym się musiał stąd wyprowadzić. Ja muszę mieszkać w jakimś domu, gdzie jest działa ogrzewanie. A zawsze były kłopoty. To nie jest, że ja takie coś znalazłem, nie umiem znaleźć sobie miejsca do mieszkania. Tu wszędzie jest problem z tym. Zawsze było mi tu zimno w tych różnych miejscach, gdzie wynajmywałem. U Birmańczyków miałem dobrze, bo mogłem sobie ten grzejniczek swój używać, ale też mi tam było zimno. Też oszczędzali na ogrzewaniu. I rozmawiałem z kobietą, z Polką, co tu mieszka, emerytka, wynajmuje. Też mówiła, że Polacy tu oszczędzali na ogrzewaniu. Tu się zawsze dziaduje w tej kwestii. No chyba, że są ludzie tacy jacyś inni, co chcą być bardziej europejscy, a nie dziady angielskie, skąpe, pazerne tylko na kasę. Kasa, kasa się liczy. Jedynie. Patrzyłem teraz opcję tego zasiłku, co mógłbym brać po powrocie do Polski, ale to nie ma sensu dla mnie. Musiałbym 4 tygodnie przynajmniej przed powrotem być bezrobotny i po prostu no wtedy mógłbym sobie przetransferować ten zasiłek do Polski. No ale to nie ma sensu dla mnie, no bo ja pracuję aż do ostatniego dnia tutaj, 8:00 sobie może zrobię wolny dzień wyjazdu, tak pomiędzy wylatuję, no ale już ostatni dzień to sobie zrobię taki luźniejszy. I tyle, a tak to po co mi zasiłek
nie wiem, tygodniowo oni płacą, czy miesięcznie, już nie pamiętam, kiedyś bym pamiętał, ale nawet tygodniowo by płacili te 60 funtów, to jest mało. To ja tutaj, jeśli mi się ta dzisiaj robota uda, to dostanę co najmniej tyle. Po prostu. Albo i więcej. Zobaczymy. No nic, połączę się z wami znów. Już po robocie teraz idę do środka na oddział. No i witam was już po pracy. Po tłumaczeniu. Tego tłumaczenia dzisiaj niewiele było, bo tylko po prostu przez telefon tam do pacjenta się dzwoniło i no po prostu on nie przyszedł, bo zabalował, pił wczoraj i no dzisiaj na operację nie był po prostu w stanie przyjść, nie był zdatny najzwyczajniej w świecie, no bo przed operacją to nie wolno ani jeść, ani pić, a tym bardziej nie wolno chlać. No to taka sytuacja. No ale ja wyjdę na to samo. 4 godziny posiedziałem w poczekalni, trochę pospałem, trochę pogrzebałem w telefonie i mi zapłacą, jak jakbym normalnie tą robotę odbył. No chyba, że po prostu by pacjent tu był, operacja by się przedłużyła, bym zarobił więcej. Ale na pewno dzisiaj ten zasiłek, co najmniej tygodniowy, to zarobiłem spokojnie. To nie ma problemu, dlatego widzicie, dlaczego nie biorę zasiłków, bo się to nie opłaca. I dużo upokorzeń, przeszedłem przez to kiedyś. Fajnie było odpocząć, pograć koncerty w międzyczasie, ale na dłuższą metę, no, takie to trochę puste. I taki też paragraf 22. Człowiek musi szukać pracy. Jak pracę znajdzie, to traci zasiłek. Przynajmniej tak kiedyś było. Teraz podobno, jak jest Universal Credit, to trzeba tam pracować, można pracować tam minimum 16 godzin, czy 20 godzin, jakoś tak. A kiedyś, jak właśnie był ten zasiłek, to człowiek łapał jakąś tam nawet fuchę krótkotrwałą, tracił zasiłek. Potem jak ta fucha się skończyła, musiał znowu aplikować cały proces o zasiłek, więc to takie było męczące. Teraz to trochę zmienili, ulepszyli, że człowiek sobie może ciągnąć ten zasiłek i pracować tam do jakiegoś limitu godzin, byle nie zarabiał za dużo i za dużo godzin nie wyrobił. To ma sens, jak tam się ktoś opiekuje dziećmi, czy mu się po prostu nie chce pracować i chce ciągnąć od państwa pieniądze. Czemu nie? Rząd nas dyma. O, jaki ładny lew, chyba ci koronie. Rząd nas dyma na podatki i marnuje nasze pieniądze. Dlaczego my nie mamy dymać rządu? W pewnych sytuacjach to ma sens. Moje motto to jest: oni nas robią w konie, ale my ich też. Jak to było w rozmowach z katem, jak to Sztrop tam mówił o Żydach w getcie. Więc to jest moje podejście. No i co? Poza tym zjadłem bardzo dobre śniadanie. Już po robocie. Za 3,25. No czytanie było. Czy najlepsze? Dobre było. Bardzo dobre. Może przesadziłem trochę, ale było w porządku. Za 3,25 przede wszystkim. 5 składników, tam pomidor, ta fasolka taka typowa angielska, bekon, kiełbaska, hash brown, czyli ten taki placek ziemniaczany, taki trójkątny. No i to chyba wszystko. Jajka już nie brałem, bo było 6 elementów, bym zapłacił drożej. Najpierw miałem 7 elementów wziąć, ale jakoś tam brakowało niektórych składników już tego śniadania, więc sobie odpuściłem. Grzybków nie było. Jakby były grzybki, to bym wziął grzybki, jajka bym miał 7. Więc dobrze było, jak było. Do tego sobie wziąłem wodę gorącą w swoim kubku, jakimś takim papierowym, gdzie znalazłem go gdzieś tam, gdzie jest wystawiony do wód zimnych z tego dystrybutora. Więc wziąłem sobie do tego kubka, nalałem gorącej wody, tam można, i sobie sypnąłem, wrzuciłem 2 torebki swojej herbaty, żeby nie płacić. No i tak się najadłem.
jestem w dobrym humorze, w dobrej formie. Trochę jest zimno, ale w miarę też jestem dobrze ubrany, więc jest w porządku. No i wiadomość dnia, oczywiście Trump wygrał wybory prezydenckie. Gratulacje. Sercem to ja wolę jego, sercem jego wspieram. Natomiast co on zrobi, jak on się dogada z Rosją, jaki to będzie miał wpływ po prostu na sytuację Polski, no to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno cieszy człowieka utarcie nosa tym pierdolonym lewakom, tym pieprzonym, zadufanym, zakłamanym hipokrytom, którzy niszczą naszą cywilizację, cywilizację białego człowieka, nasz wspaniały dorobek. To nie jest żaden rasizm, to jest po prostu duma z naszych osiągnięć. I oni tą dumę, te poczucie wartości i również osiągnięcia nasze, nasze wynalazki, naszą architekturę, naszą tutaj społeczność niszczą, rozwalają. Więc dobrze, że im się nosa utarło. A zobaczymy, co ten Trump będzie robić, jaki realny będzie miał wpływ na świat. No bo w Ameryce to on jest taki prezydent liberalny. No nie wiem, czy on tam dużo zmieni dla jakichś takich biednych ludzi, obywateli USA, a nie jakichś tam cwaniaków. No ale to mnie tam nie obchodzi. Tam, jak mi opowiadał człowiek, Polak w Ameryce, to ani Trump, ani Obama to tam wiele nie zmienił. Czy inni prezydenci. Jest jak jest. Dobra, tak chodzę trochę naokoło, żeby jeszcze się rozgadać. I idę jeszcze się przejechać w jedno miejsce. Już mam dzień do dyspozycji. Dzień dzisiaj się kończy tak jakoś o 15. Czy coś, to jeszcze mam parę godzin. Wykorzystam ten czas i się chcę przejechać tu niedaleko autobusem jednym 155 do miejsca, gdzie YouTube kręciło scenę do swojego teledysku The Fly. I wam to pokażę, jak tam dojadę. Idziemy na autobus 155. Miła rzecz, że tym autobusem przejechałem za darmo, bo czytnik się zepsuł. Ale niestety teraz już musiałem wysiąść. Autobus skończył bieg na Stockwell. Więc nie dojechałem do Elephant and Castle, czy nawet do Kennington. Stamtąd już miał bliżej do tego miejsca, które chcę zobaczyć. A jeszcze jest 40 minut piechotą stąd. Zastanowię się zaraz, czy iść piechotą, czy może jeszcze złapię kolejny 155. Sobie podjadę po prostu nim, za darmo. No bo jakim prawem mam płacić, jeśli wsiadłem w ten pierwszy autobus i mnie nie dowiózł do końca. Często się tak zdarza niestety tutaj. Albo kierowca sobie kończy trasę, bo stał w korku, albo chyba mu się zepsuło coś. Drzwi chyba mu się zepsuły do kabiny i z powodu takiej pierdoły po prostu wyrzucił pasażerów i kończy trasę. Dlatego pewno mu ten czytnik tego Oystera nie działał. Również z tego powodu. No cóż. Czekam chwilę, jak nie to się przejdę. O, tu jaki mamy
Ładny rysunek, malunek, to się przy okazji zobaczy. Takie coś, Deep Love. Fajne. Wiele takich murali się widzi, no bo tu jest dzielnica i tu malują. No i jestem na przepięknym Elephanten Castle, w żydactwie, krzyżówce różnych stylów. Tu trochę próbują uładnić, a za mną mordę drą. Szukamy tego miejsca, gdzie YouTube kręciło teledysk. Stąd tu jest już 20 minut. Tu mamy słonia na budynku i no, stacja się nazywa stacja. I stacja też, ale ten teren tutaj się nazywa takiego wizerunku, gdzie jest taki zameczek na słoniu. On się od razu kojarzy. W Indiach takie były słonie i na nie się zakładało takie właśnie mini zamki i można było nimi w ten sposób jeździć. Dokładnie wam tego nie wyjaśnię, tylko w ten sposób na podstawie tego obrazka, bo po prostu się nie przygotowałem i za bardzo mnie to nie interesuje. Ścieżki niedawno zrobili, jeżdżą. Chociaż tu generalnie jeżdżą wolniej rowerami niż w Nowym Jorku. W Nowym Jorku to jeździli jak wariaty. No i ja też tutaj jeździłem przecież rowerem, ale nie tęsknię. Po tym zimnie jeździć to wcale mi się nie ckli, szczerze mówiąc. Taki mamy tutaj placyk. Idziemy to sprawdzić na nawigacji po prostu, w którą stronę mam teraz iść, bo nie jestem pewien. Dotarłem do tej przybrzydłej okolicy. Mamy tu pub koło Westmoreland Road, Red Lion. No i tu wchodzimy w tą ulicę numer 1A. Tu kiedyś mieścił się sklep z telewizorami, a potem Discount Hair. I tutaj teraz mieści się chyba ten salon fryzjerski, tam Offa International, coś takiego. No i tutaj pod tym sklepem z telewizorami, wtedy w 1991 roku się zaczyna właśnie teledysk U2 The Fly. Właśnie Bono stał i się patrzył, jakby się modlił do telewizorów. Taka ulica, taka to trochę nieciekawa okolica, jakoś się dziwnie na mnie jeden jakiś chłystek patrzy, chociaż domy tu są ładne. No ale dzielnica jest taka sobie, nie jest zbyt elitarna, tu im trochę zbudowali ładniejszych domów. Myślę, że i dla niejednej patologii tu pobudowali dobre domy, a ja nie mam, mi się nie należy. No ale kij z nimi, niech się z patologią męczą, a mnie się pozbędą i w sumie dobrze. Tu mamy już dalej taką ulicę, sprawdziłem w internetach, to się zgadza, Westmoreland Street. O i tu kolejne Westmoreland Road.
Nie street właśnie. Street jest Horsley Street, a road jest Westmoreland Road. Niech mi palan przemądrzały żaden nie pisze. Głupot. Tu się kolejne, widzę, bloki budują. I tu takie coś mamy. Takie osiedle. To będzie tyle na dzisiaj ze zwiedzania. Idę coś po prostu sobie tutaj zjeść w okolicy, bo w sumie po tym śniadaniu szpitalnym to się tak za bardzo nie najadłem. Może drugie sobie angielskie śniadanie palne. Po prostu zobaczę zaraz. I tu czczą Lady Gaga, zdaje się. Tak, tak. Robi się tu już zima, pomału. Bateria mi padła w telefonie, gorzej trzyma na chłodzie. Zjadłem sobie po drodze tu w McDonald'sie za 5 funtów. Ten taki meal limitowany, to co wam pokazuję teraz. Czyli burger kurczakowy, średnie frytki, 4 nuggetsy i herbata. Pojedzone, bo wszędzie tutaj jest drożej. Śniadanie angielskie od 7 do 9, 10 funtów. Mimo że ta dzielnica jest obrzydliwa, to się ceni, bo tu jest Southwark. Southwark. Jakby to Amerykanin powiedział, blisko pierwszej strefy i tak dalej, więc uważają, że są warci po prostu tutaj wysokich cen. No a tu jak rozejrzycie się, tu jest dziadostwo gida i tyle. Wcale bym tutaj nie chciał mieszkać. Wcale nie zazdroszczę ludziom, którzy tu mieszkają. No nic, kończę ten film. Idę do domu doładować sprzęty. Taki dzisiaj dzień. Co jeszcze miałem powiedzieć? Chyba już nic. Dzisiaj jest 6 listopad. I w sumie nie mogę uwierzyć, że już pojutrze będzie ostatni mój pełen dzień. I 9 już nie będzie mnie tutaj. Super sprawa. Fajnie, cieszę się z tego. Będę wreszcie w domu. Nie myślę o wyjeździe do Polski jako o wakacje, jako o jakimś urlopie, nie. Po prostu tam chcę żyć sobie, pracować bliżej domu i przede wszystkim mieszkać w cywilizowanych warunkach. To mi się marzy. W cywilizowanych warunkach za niską cenę. I mieć blisko rodzinę i tak dalej. No i tyle kątem podsumowania. Jak się podobał dzisiejszy film? Taki vlog z codziennego mojego życia. Tutaj lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Yeah.